31 stycznia 1920 roku na kościelski rynek wkroczyło Wojsko Polskie. Wydarzenie to stało się historycznym symbolem długo wyczekiwanej niepodległości. I tak po 97 latach mieszkańcy naszego miasta ponownie wyszli na kościelski rynek, by przywitać przybyłych żołnierzy. Obchody rozpoczęły się o godzinie 14. Wtedy to kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, wystawiona przez 16 Batalion Dowodzenia Ziemi Elbląskiej 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, wkroczyła do centrum miasta. Towarzyszyła jej orkiestra garnizonowa Wojsk Lądowych w Elblągu oraz, jak co roku, szwadron kawalerii imienia 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Wszystkich zgromadzonych przywitał burmistrz miasta Michał Majewski oraz starosta powiatu kościerskiego Alicja Żurawska. Wśród przybyłych gości pojawili się m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, ksiądz prałat Jan Ostrowski oraz senator Waldemar Bonkowski. Powinno to być wielkie wydarzenie, bo kościerzyna powróciła do Polski po 148 latach nieobecności. Mamy tą dzisiaj rocznicę, jest to wydarzenie bardzo patriotyczne, widzę tutaj dużo młodzieży i to bardzo cieszy. Promuje to jednak patriotyzm, umiłowanie naszej ojczyzny, jest to bardzo ważne wydarzenie. Bohaterów walczących o niepodległość uczczono apelem pamięci. Mieszkańcy Kościerzyny, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do apelu pamięci na Starym Rynku, aby uroczyście obchodzić 97. rocznicę wkroczenia wojsk generała Józefa Hallera do Kościerzyny. Wspólnie dziś składamy hołd generałowi Józefowi Hallerowi, który swoją niezłomną postawą zapisał się złotymi zgłoskami w księdze chwały oręża polskiego. Całe swoje życie poświęcił idei wolności i niepodległości. Jego postać jest wzorem żołnierskiej i obywatelskiej wierności oraz przykładem wzorowej służby ojczyźnie. Wkroczenie wojsk polskich do Kościerzyny miało ogromne znaczenie. W 1920 roku generał Haller, wkraczając tu właśnie z 2 Pułkiem Szwoleżerów, scalił po 2 latach, kiedy Polska już była niepodległa, niedużo ludzi o tym wie, po 2 latach dopiero Pomorze Gdańskie wróciło do macierzy, więc dla tutejszej społeczności, dla Kaszub to był piękny dzień, czekano, ile lat czekano na to, żeby Polska i Pomorze Polskie było wolne. Odzyskana wolność i obchody tego wydarzenia skłaniają do refleksji. To, że nasi pradziadowie walczyli o tą wolną Polskę, teraz my zobligowani jesteśmy do tego, aby pokazać, że potrafimy ją zachować. Potrafimy swoim przykładem walczyć o to, aby tą Polskę przekazać też naszym dzieciom i potem wnukom, żebyśmy się nią cieszyli, żebyśmy naszym przykładem pokazywali i dawali wzór. To jest chyba najważniejszym przesłaniem, a zaczniemy to od rodzin, od małej ojczyzny i potem idąc dalej na szczebel centralny. Po publicznych wystąpieniach nastąpiło wręczenie pamiątkowych odznaczeń przez Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystości zakończyły się pokazem umiejętności szwoleżerów oraz 8. mini-rajdem kaszubskim. Policja wespół z harcerzami i innymi organizacjami organizuje rajd. Tak, żeby tutaj ta impreza, jakby powiedzieć, przyciągała coraz więcej osób. Dwa, żeby świadomość społeczeństwa też w zakresie bezpieczeństwa, ale też i historii wzrastała. Na uczestników czekało do przejścia kilka punktów, a wraz z nimi wiele ciekawych zadań. Mapa ma błąd. Każdy z uczestników musi na tej mapie powiatu kościerskiego znaleźć ten błąd. Jedna miejscowość jest omyłkowo wpisana. Chodzi o sołectwo gminy Lipusz.
wpisane jest Wałachy, a pisze się Bałachy, więc tutaj akurat każdy z uczestników tego rajdu musi to tam wyszukać i to znaleźć. Do odwiedzenia był m.in. punkt policyjny, strażacki oraz jedna z sal Kościerskiego Domu Kultury. Za udział w minirajdzie uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia, a dla najlepszych przewidziana była drewniana mapa Kościerzyny. Uroczystości obchodów 97. rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Kościerzyny dobiegły końca po godzinie 15.